Cześć, siemano, z tej strony Bobson i zapraszam Was na kolejny odcinek z mojej serii Lepszy Spadek niż Upadek Farming Simulator 22. No i w dzisiejszym odcinku zająłem się tutaj głównie pracami pożniwnymi. W pierwszej części, jak już widzicie, było trzeba pozbierać belki ze słomą, które sobie sprasowałem w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, to oczywiście zapraszam, tam sobie właśnie prasowałem słomę, no i uprzednio jeszcze kosiłem pszenicę na tych dwóch polach. Także myślę, że całkiem fajny odcinek z dużych żniw. No i dzisiaj, żeby tutaj w ogóle jakąś robotę zacząć na tych polach, no to oczywiście tą słomę sobie musiałem w pierwszej kolejności pozbierać, a potem w dalszej części odcinka zająłem się rozrzucaniem obornika tutaj na tym mniejszym kawałku. Na tym większym kawałku nie rozrzucałem z tego względu, że tam jest wymagane wapno, więc tam sobie w kolejnym odcinku będę ogarniał to wapnowanie. No więc obornik tylko na to jedno pole i postanowiłem sobie po tym oborniku wjechać się z gruberem, tak żeby ściąć to ściernisko, trochę tą ziemię już wymieszać z tym obornikiem, żeby to nie parowało. No i myślę, że potem już przed siewem sobie wjadę agregatem na głęboko, to jeszcze uprawię i powinno to bardzo fajnie wyglądać.
I to by było na tyle w tym odcinku. No myślę, że troszeczkę pracy się tutaj udało zrobić. W kolejnym odcinku na pewno będę się brał tutaj za to wapnowanie i szykowanie tego dużego pola pod zasiewy rzepaku, no bo tam sobie w tym sezonie będę chciał na pewno ogarnąć rzepak. No także będzie trzeba ogarnąć to wapno, będzie trzeba ogarnąć tam jakąś uprawę i już to wszystko fajnie przygotować. Także co, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie oczywiście zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, no i do zostawienia komentarza też pod tym odcinkiem. I trzymajcie się, do kolejnego odcineczka, cześć!